Fizjoterapeuci nie odpuszczają, przechodzą do kolejnego etapu protestu. Najpierw zamiast do pracy poszli oddawać krew, później wykonywali swoje obowiązki bardziej powoli, prowadząc strajk włoski, a teraz masowo biorą zwolnienia lekarskie. O zaostrzającym się proteście kolejnej grupy społecznej, Arnold Nadolczak. Fizjoterapeuci mają dość i zaostrzają protest. Idąc na zwolnienie, jak w tym sosnowieckim szpitalu miejskim. Faktycznie biorąc, od poniedziałku wszyscy pracownicy odeszli, został tylko szef tego oddziału. W podobnej sytuacji ma być 30 placówek w całym kraju. Nie mamy sygnałów, żeby jakikolwiek szpital miał problemy z usługami. Jedyne, co dociera do nas informacja, to z uzdrowisk, a nie ze szpitali. W Elblągu z braku fizjoterapeutów szpital musiał przełożyć wszystkie zabiegi rehabilitacyjne, podobnie z Brzywcu. Jeśli chodzi o tą poradnię otwartą, w której korzystają pacjenci, około 200 pacjentów dziennie, wszyscy rehabilitanci, to jest 25 osób, poszli na zwolnienia lekarskie. Każdy fizjoterapeuta, każdy diagnosta napisał indywidualnie pismo do dyrektora, cytując słowa pana ministra. Dyrektorzy już w dniu dzisiejszym, wczorajszym odpowiedzieli na pisma, że nie otrzymali żadnych pieniędzy. Według resortu zdrowia pieniądze są i powinny już trafić do szpitali. Rozmawialiśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z dyrektorami wojewódzkimi. Będą przedstawiali konkretne kwoty, ile trafiło do konkretnego szpitala. Średnia pensja fizjoterapeuty po studiach to 1700 zł na rękę. Chcą prawie dwa razy tyle, czyli podwyżki o 1600 zł. Żeby normalnie funkcjonować, musi pracować w dwóch lub trzech etapach. Efekt jest taki, jaki jest. Fizjoterapeuci czują się przemęczeni. Ministerstwo zapewnia, że konsekwentnie zwiększa nakłady na pomoc medyczną. Zostało przeznaczone 680 milionów złotych z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na podwyższenie kosztów świadczeń w podmiotach leczniczych. Od lipca ma do nich trafić jeszcze więcej, bo około 4 miliardów złotych. W środę wnioskiem zajęła się Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia tej opinii? Nie widzę. Która pozytywnie zaopiniowała zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. To są ogromne pieniądze, one również będą przeznaczone i na rehabilitację, i na ryczałty. Kolejna podwyżka zaplanowana jest na jesieni. W sumie do NFZ-u w tym roku trafiłoby 100 miliardów złotych, gdyby część z nich nie trafiła do rehabilitantów. Będzie gotówka? Jest dopuszczalna gotówka fizjoterapeutów. Ludzie są zdesperowani. Arnold Nadolczak, Polsat News.